Siemanko drodzy widzowie, witam was serdecznie z garwolińskiej margi, a jest ze mną sensei tego klubu, Jakub Pieszewicz. Siemanko. Siema, witam wszystkich. No i co, galata EFL 25 lutego czy 6? 25 lutego, to już trzecia gala w Garwolinie. No właśnie. I wystąpisz na tej gali, ale zanim wystąpisz, to powiem ci tak, gdzieś jak wyskoczyła informacja o twoim powrocie po tylu latach, mówię, kurde, zwariował gość, nie? A jeszcze patrzę dodatkowo przeciwnik, Kuba Witkowski, Watson. Wiem, że on te kłondo kiedyś ćwiczył, wiesz, nie zacząłem, że to jest w grapplingu. Mówię, mega waleczka, ciekawe się będzie działo, ale później patrzę, grappling, skąd taka decyzja, że w tym grapplingu jednak chcesz wystartować, a w MMA nie bardzo. Wiesz co, na pewno jest to podyktowane faktem, że jednak wiesz, miałem problemy zdrowotne. Przez dwa lata w ogóle unikałem jakichkolwiek startów i skupiłem się później tylko i wyłącznie na jiu-jitsu. Odpuściłem MMA, zawiesiłem rękawice na kołek i podziękowałem. Zakończyłem swoją ostatnią walkę poprzez obronę pasa właśnie z Mariuszem Joniakiem. No i tak naprawdę to był koniec mojej kariery MMA. Natomiast od dwóch lat czynnie startuję w zawodach grapplingowych, w zawodach jiu-jitsu. No i jak już była taka możliwość, taka okazja zawalczyć we własnym mieście, znowu przed własną publicznością, co prawda na innych zasadach, no to czemu nie, no jestem. Czemu zakończyłeś tę przygodę z MMA? Byłeś mistrzem TFL w wadze piórkowej, kogucie, przepraszam, 61, kontuzja, tak? Kontuzja dosyć poważna, no bardzo możliwe, że też spowodowana przez ten sport właśnie, bo było to rozwarstwienie tętnicy sercowej. I co? No zakończyła się zawałem serca, w sumie to podczas zawodów grapplingowych właśnie. Natomiast co? No jak to lekarz powiedział, dziura została załatana, generalnie jestem zdrowy i dostałem zielone światło, aby gdzieś tam z powrotem wrócić do sportu. Ta dziura została załatana, to nie brzmi do końca tak pewnie, nie? Nie boisz się trochę startować? Wiesz co, tak jak mówię, no przez pierwsze dwa lata nie startowałem wcale, bardzo mocno się oszczędzałem, pilnowałem tego zdrowia, natomiast od dwóch lat, już tak naprawdę jestem ponad cztery lata po zawale i w tej chwili no naprawdę czuję się dobrze, tak jak mówię, od dwóch lat czy nie startuję, cały czas trenuję, nie czuję żadnych oznak, żeby coś było, miało być nie w porządku, jestem pod ciągłym nadzorem swojego kardiologa, także no tutaj wszystko się układa w dobrą stronę i no nie boję się. Przeciwnik, Kuba Watson-Witkowski, no nie jesteś faworytem w tym starciu. Przynajmniej w moich oczach, sorry Szczepciu, ale kurde, no Watson startuje regularnie od lat i to na dużych imprezach. Skąd pomysł na takiego przeciwnika? Zgadza się, no wiesz co, Watson tak, porządna firma, naprawdę gość, kurczę, myślę, że pierwsza półka, jeśli chodzi o polskie jiu-jitsu. Słuchaj, dla mnie to jest przyjemność zawalczyć z tym gościem. Na pewno fajne wyzwanie, duże i no z kim miałbym walczyć, jak nie z Watsonem, kurczę, no wiesz... Ja jestem zadowolony, nie? Mówię, to jest dla mnie wyzwanie. Jeżeli miałbym wyjść i stoczyć walkę z jakimś tam przysłowiowym ogórkiem tylko po to, żeby wygrać przed własną publicznością, to nie jest to do końca w moim stylu, nie takiej walki szukam. A mówię, z Watsonem się znamy od wielu lat. Kiedyś udało nam się nawet razem stoczyć jedną walkę podczas zawodów jiu-jitsu. Wygrał tę walkę. Mam teraz możliwość się zrewanżować. Możemy reklamować właśnie jako wielki rewanż po latach, nie? No coś w tym stylu, może raczej nie, ale mówię, fajne wyzwanie. Jedna runda 10 minut, takie są zasady tej walki, przynajmniej tak jest podane w mediach. Jak to będzie wyglądało? Są to zasady submission only, czyli przez 10 minut walczymy tylko i wyłącznie do poddania, więc walkę można wygrać oczywiście wcześniej poprzez właśnie poddanie. Natomiast w sytuacji, gdy żaden z nas tej walki wcześniej nie podda, mamy później dogrywkę na zasadach EBI rules, czyli zaczynamy z pozycji zagrożonej. Rzucamy monetą, kto zaczyna pierwszy. Albo ja zajmuję pozycję spiderweb, czyli pozycja balachy, albo wpięcia za plecy i wtedy atakuję, mam na to dwie minutki, żeby poddać rywala, a rywal ma dwie minutki na to, żeby uciec. Tak? Sędzia zapisuje czas ewentualnej poddanej lub ucieczki, a później zamieniamy się. Później mój rywal wybiera dogodną dla siebie pozycję, albo właśnie pozycję spiderweb, albo plecy i to on zaczyna atakować. No i kto pierwszy ucieknie, ewentualnie kto pierwszy kogo podda, to jest chyba ważniejsze, wygrywa. Walk w MMA już nie będzie, rozumiem. Nie, na pewno nie. To już jest definitywny koniec. Zresztą, wiesz, ja już mam 36 lat, nie? To już jest taki wiek, że no, drugi raz do tej samej rzeki nawet chyba nie ma sensu wchodzić. Jakie dużo większe jest obciążenie przygotowując się do MMA, a przygotowując się do startu w grapplingu? No,
Przede wszystkim starty grapplingowe są na pewno dużo bardziej regularne, dużo częstsze. Jesteśmy w ciągłym treningu, no nie jesteśmy tak obciążeni fizycznie, jeżeli chodzi o zawody jiu-jitsu. No w zawodach MMA od razu się to wiąże z dużo większym zbijaniem wagi. Na pewno te raz przeciążenia, ale dwa intensywność po prostu walki w MMA, no nie ukrywajmy, są tam trzy płaszczyzny, są to, jest to stójka, są to zapasy, jest to właśnie jiu-jitsu, parter, w którym dochodzą uderzenia, jest to dużo więcej elementów, na pewno dużo większy wysiłek, dużo większe obciążenie dla organizmu, no myślę, że znaczne. Jesteś trenerem tutaj w Mardze, część twojej ekipy tutaj, Bery siedzi, siedzi Łukasz Osiak, startują na tej gali w poprzedniej edycji gali w Garwulinie. Nie zakończyła się może za szczęśliwie akurat dla Margi, ale też startowało kilku zawodników. Jakieś plany trenerskie wiążesz właśnie z tym, żeby ludzie, którzy tu trenują, gdzieś profesjonalnie jeździli, startowali? Powiem tak. No. Tutaj biorąc pod uwagę, że TFL przyjeżdża do Garwolina, przygotowujemy się pod tę galę. Robiliśmy kilka razy już podejście do zawodowego MMA, natomiast z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób, że jesteśmy małym miastem, w którym jest no, stosunkowo mało zawodników. Są to zawodnicy, którzy też często wyjeżdżają do większych miast w poszukiwaniu pracy, studiów. Nie ma tutaj takiej ekipy, którą mógłbym się związać na dłuższy czas i raczej będzie to wyglądało w ten sposób, że skupimy się na jiu-jitsu. Tak? Przede wszystkim to jest moja działka. Trenuję jiu-jitsu już 14 lat. Zawsze się tym fascynowałem, jarałem. Tym się interesuję i jakby to jest tutaj ten mój as w rękawie. Natomiast jeżeli chodzi o MMA, no to tak jak mówię, no tutaj potrzeba młodej krwi, potrzeba ludzi, którzy by na co dzień właśnie startowali, ale to jest bardzo duże poświęcenie. Myślę, że mało ludzi, którzy nie weszli do tej wody, do tego środowiska, nie wiedzą, jak to naprawdę wygląda, jak to jest przygotowywać się do walki, ile to kosztuje zdrowia, pieniędzy, czasu i poświęcenia. Jak w ogóle rozwija się Marga? Bo ostatni raz, Szczepan, jak rozmawialiśmy, to rozmawialiśmy na salce w Miętnym przed właśnie walką z Jeniakiem chyba wtedy, twoją obroną pasa. Teraz widać już nowe miejsce, zdecydowanie bardziej pojemne, wyglądające lepiej. Jak idzie rozwój, jak idzie w ogóle popularność, jak rośnie popularność brazylijskiego jiu-jitsu tutaj w Garwolinie, bo z tego co widzę na zdjęciach, to każda kategoria wiekowa, każda grupa u ciebie jest mocno obsadzona. Tak, myślę, że od tego trzeba było zacząć, że przede wszystkim te kategorie właśnie dzieci są chyba najbardziej oblegane i najbardziej popularne w moim klubie. Startujemy bardzo regularnie na zawodach z dzieciakami, jest ich myślę, że po 20, nawet ponad 20 dzieci w każdej grupie, mamy trzy grupy wiekowe. Gdy jedziemy na zawody, to kurczę, mamy po 40-50 zawodników nawet startujących na jednych zawodach i mówię tutaj tylko i wyłącznie o sekcji dzieci. Sekcja dorosłych również mamy, robimy w gi, robimy no gi, także tych chłopaków też tutaj przychodzi, chłopaków i dziewczyn, 30-40 osób. Jest z kim się pobawić, jest z kim porobić i dlatego mówię, to jiu-jitsu myślę, że to jest nasz konik i na tym się powinniśmy skupiać, bo tutaj mamy też zaplecze w postaci tego potencjału ludzkiego, natomiast jeśli chodzi o MMA, to właśnie tego potencjału jest trochę brak. Kuba, na samo zakończenie rozmowy, jakbyś mógł o swoich dwóch podopiecznych powiedzieć starciach, może zacznijmy od Berego, debiut w zawodowym MMA. Dość w późnym wieku, że tak się wyrażę. Czego się spodziewasz po tym starciu? No czego się spodziewam? Grzmotów dużych, nie? W końcu to Thunder Strike, Fight League i co? No i nasz Berry. Słuchaj, no Berry to jest gość, który przede wszystkim bardzo regularnie startuje, co prawda w jiu-jitsu, natomiast ja myślę, że te starty bardzo mocno się przełożą też również na ten start, nie? No bo jednak on jest przyzwyczajony do presji związanej właśnie z zawodami, z rywalizowaniem, z publicznością i myślę, że sobie z tym świetnie poradzi, a że nowa formuła, to wiesz, spełnia swoje marzenia, nie? Ja to jak najbardziej rozumiem i 100% jestem za nim. Fajnie, fajnie, żeś podjął czegoś takiego. No myślę, że nie każdy miałby odwagę wejść w tym wieku do klatki i zacząć się bawić w takie nowe gry, nie? A jednak on sobie na to pozwolił, ja to szanuję, wspieram go i wiem, że na pewno da radę. Łukasz Osiak, Borowie reprezentant, proszę bardzo, kolejny. Jako trener zgodziłeś się na rewanż z zawodnikiem, z którym przegrał ostatnią walkę w semipro. Powiedz mi teraz z takiego taktycznego punktu widzenia, dlaczego?
Dlaczego? Bo uważam, że Łukasz powinien tą walkę wygrać wcześniej, nie? Ja po prostu, tak jak już wcześniej komuś powiedziałem, nie? Tam to nie zagrało, tam przede wszystkim nie zagrała głowa, nie? Myślę, że była bardzo duża presja. Skąd ta presja się wzięła? No to jest stres, to jest, bardzo mówię, duże, ogromne obciążenie, stres, to są kibice, to jest rodzina, to, że ludzie przyjeżdżają na tą walkę i jest dużo takich czynników z boku, których nie widać, nie? Natomiast one istnieją i żeby sobie z tym poradzić, no to kurczę, to jest duża, duża praca. A jeżeli chodzi o umiejętności, no to ja po prostu wiem, że Łukasza stać, żeby tego gościa pokonać, nie? I jest jak najbardziej w jego zasięgu i wierzę, że po prostu tym razem Łukasz sobie z tą presją poradzi i pokaże w klatce to MMA, które pokazuje tutaj na co dzień i wygra tę walkę. Także co, kompletu trzech zwycięstw z mojej strony. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas na wywiad. Dziękuję również i co, zapraszam wszystkich do oglądania i kibicowania na TFL 26 w Garwolinie. Do zobaczenia. Dzięki.